Michał Nowak, zapraszam na sport. Piłkarze Radomia Radom w najbliższą niedzielę zagrają na wyjeździe z Warszawską Legią. Po niespodziewanej wygranej z Mistrzem Polski Rakowym Częstochowa w zespole Radomiaka zapanował kryzys. Zieloni przegrali trzy kolejne spotkania, najpierw z niżej notowanymi ekipami ŁKS Łódź i Korony Kielce, a potem z sąsiadem z tabeli, czyli Zagłębiem Lubin. W każdym z tych starć dyspozycja Radomian w obronie pozostawiała wiele do życzenia. Radomianie tracili bardzo dużo bramek. Ostatnie dni były gorące w obozie ekipy ze Struga, bowiem rozstrzygała się przyszłość trenera Macieja Kędziorka. Ostatecznie pozostał on na stanowisku i poprowadził drużyny zielonych w niedzielnym spotkaniu z piątą w tabeli PKO Extra klasy Legium Warszawa. Radomiak będzie chciał zażegnać kryzys, ale zadanie nie będzie łatwe. Radomianie potrzebują punktów, bo w dalszym ciągu nie mają zapewnionego ligowego bytu na kolejny sezon. Początek spotkania w niedzielę 5 maja o godzinie 17.30 przy Łazienkowskiej w Warszawie. Maria Stenzel, Libero, moja Radomki Radom i Reprezentacji Polski znalazła się w drużynie sezonu Tauron Ligi. Siedkarki z Radomia sezon zakończyły na szóstym miejscu, ale świetna postawa w całych rozgrywkach Marii Stenzel została doceniona. Libero znalazła się bowiem w drużynie sezonu 2023-2024 wybranej przez oficjalny portal Tauron Ligi. Stenzel była najlepszą przyjmującą minionych rozgrywek. Co ciekawe jest jedyną zawodniczką nominowaną do drużyny sezonu, która występowała w zespole spoza pierwszej czwórki. W trakcie rozgrywek Libero dziewięciokrotnie była nominowana do drużyny kolejki Tauron Ligi. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.